Hejka. Cześć kochani, witamy ponownie. Za wami kolejny odcinek Kacperiady. Tym razem nosił on tytuł Geneza i miał związek z istotami pozaziemskimi. W związku z tym, w nawiązaniu do tejże opowieści, chciałybyśmy wam dzisiaj pokazać, jak wykorzystać starą rzecz do zrobienia czegoś nieoczywistego. Emilko, cóż to będzie? Będzie to lampa wulkan. Lampa wulkan, lampa lawa, różne nazwy tego są. Tak. Jeżeli nie robiliście jeszcze takiego doświadczenia, to jesteśmy przekonane, że wam się spodoba. Tak. Przede wszystkim będzie nam potrzebna wysoka butelka, na przykład po, nie wiem, po kubusiu. Po soku, czy... albo jakiś wysoki słoik. Tak. Czyli ważne, coś... żeby było przeźroczyste. Dokładnie. I żeby miało odlepioną etykietę, ładnie odlepioną, nam się to nie udało, więc polecamy wam, żebyście namoczyli taką buteleczkę sobie na noc, wtedy ta etykietka powinna zejść dużo ładniej. Kolejną rzeczą jest... Olej. Tak, później... Ocet. Przede wszystkim woda. Tak. Soda oczyszczona. I... Barwniki. Barwniki spożywcze. No i do tego jakieś mieszadełko, może to być łyżka albo patyczek, który ja mam tutaj. Tak. Okej. Okay. No i teraz tak, jako pierwszy wlewamy olej. Uwaga, proporcje są na oko. Mów sto. Więc jakby nie przywiązujcie tutaj wagi do ilości. Dobra, myślę, że będzie okej. Okay. Teraz dolejemy octu. I zobaczcie, że już dolewając ocet, będzie widać takie bąbelki. Ocet łączy się z... rozwarstwia się właściwie chyba, tak? Dobra, i zanim ten to... Wodę. Tak, do wody dodajemy sody. Sody nie żałujcie. Myślę, że im więcej, tym lepiej. Emilka będzie tutaj mieszała naszą miksturę, a ja w tym czasie przy pomocy strzykawki dodam trochę barwnika spożywczego. Mój jest w formie żelu, dlatego muszę go nakładać w ten sposób. Najlepsze byłyby wodniste. Możecie spróbować też z farbkami. Myślę, że może to dać podobny efekt. Kilka kropli różnych kolorów, żeby efekt był fajniejszy. Teraz damy żółty. O, żółty w połączeniu z niebieskim to już będzie wiadomo, że zielony. Dobra. Okej. Okay. I jeszcze trochę czerwonego. Ups. Już odgłosy. Nieźle to wygląda. Dobra. Pomieszamy trochę, czy nie mieszamy? Zostawiamy je, tak? Tak? Dobra. I uwaga. Zostawiam. Próba generalna. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, jak pięknie bąbelki nalejemy jeszcze trochę. Pojawiają się w naszej butelce, tak? Wiadomo, im więcej sody, tym efekt będzie lepszy. Uwaga! To się może skończyć. Tak jest. Także przygotujcie sobie zawczasu jakąś szmatkę lub papier, żeby powycierać to, co się wyleje. Dobra, spróbuję jeszcze trochę. Wygląda trochę tak, jakby się coś gotowało. Buzuje jak w prawdziwym wulkanie. Zobaczcie. Pięknie. Trochę nam się te barwniki z dołu nie rozpuściły. Wow! No i cóż, tak wygląda nasza propozycja rzeczy nieoczywistej. Zabawy dla was. Miłej zabawy, po prostu. Tak, i dajcie koniecznie znać w Messengerze, jak wam się udało. Dobra, dzięki bardzo. Bye.